Lewica chce urlopu menstruacyjnego dla kobiet. Pracodawca albo ZUS miałby zapłacić za dodatkowe 24 dni wolnego w roku dla kobiety. Pytanie, z czego miałby zapłacić? Kolejne pytanie. Jak pracodawca albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który będzie płacił za dodatkowe dni urlopu, bo przecież to ma być pełnopłatny urlop, mógłby zweryfikować, że kobieta wykorzystuje te dodatkowe 24 dni rzeczywiście w związku z bolesnym miesiączkowaniem? Odpowiedź brzmi, nie wiem, choć się domyślam. Może na przykład kurier z wnioskiem o urlop i zakrwawionym tamponem podjedzie pod adres firmy bądź pod ZUS, zostawi pakunek i wtedy sprawa będzie załatwiona. A teraz zupełnie na poważnie. Kobiety, moje kochane, królewny, księżniczki, dziewczyny, jak możecie chcieć głosować na partię, która swoimi pomysłami chce was wyrzucić z rynku pracy? Tak, taka będzie konsekwencja takiego rozwiązania, że jeżeli ono weszłoby w jakiś sposób w życie, bezrobocie wśród kobiet mogłoby znacznie wzrosnąć. Oczywiście taki urlop menstruacyjny byłby całkowicie dobrowolny dla kobiet, no ale teraz wyobraźcie sobie, że idziecie na rozmowę kwalifikacyjną i pada pytanie od pracodawcy, czy pani zdecydowałaby się wykorzystać dodatkowe 24 dni urlopu tak zwanego menstruacyjnego? Jeżeli odpowiedziałybyście twierdząco, no to automatycznie tracicie możliwość zatrudnienia na stanowisko, które aplikujecie, bo pracodawcy to się po prostu nie kalkuluje. Natomiast jeżeli odpowiecie przecząco, a w trakcie podjęcia pracy będziecie wykorzystywały te dodatkowe dni urlopu menstruacyjnego, no to po pierwsze pracodawca będzie na Was patrzył bardzo podejrzliwie i będzie Was podejrzewał o nadużycia, do czego będzie miał zresztą pełne prawo. No a po drugie, na wypadek tak zwanej redukcji etatów, jesteście pierwsze do odpalenia, bo po pierwsze go okłamałyście, a po drugie jesteście pracownikiem, którego przez prawie dodatkowy miesiąc nie ma na stanowisku pracy, a on Wam musi płacić. Mało tego. W takich pytaniach, które mogłyby paść podczas potencjalnej rozmowy kwalifikacyjnej, czy zamierzacie wykorzystać dodatkowe dni z urlopu tak zwanego menstruacyjnego, nie będzie absolutnie nic złego. Nie będzie nic niewłaściwego, nie będzie nic uwłaczającego. Bo pracodawca ma prawo wiedzieć, czy kandydat na stanowisko, na które on zatrudnia osoby, będzie pracował w konkretnym wymiarze godzin, za które dostanie wynagrodzenie, czy będzie pracował mniej o praktycznie miesiąc, a ten pracodawca mimo wszystko będzie musiał ponieść koszty związane z zatrudnieniem takiego pracownika. Zaraz pewnie zlecą się tutaj feministki ze swoimi komentarzami. Ola Boga, atakują kobiety, znieważają, nie solidaryzują się z kobietami. Nie, absolutnie nie. Ja właśnie kobiety, moje kochane, bardzo się z Wami solidaryzuję. Jestem jedną z Was. Dlatego chcę Was uchronić przed potencjalnie szkodliwymi rozwiązaniami. Czy Wy myślicie, że ja każdego dnia miesiąca co miesiąc jestem najlepszą wersją siebie, która jest w stanie przenosić góry swoim potencjałem i swoim charakterem i swoim samopoczuciem i wszystkim, co mam po prostu w sobie najlepsze? Nie! Bardzo często jest tak, że ja mam ochotę na kilka dni w miesiącu po prostu zniknąć, zaszyć się gdzieś, najlepiej pod kołdrą, z termoforem, z czekoladkami, ze wszystkim tym, co poprawia humor kobiecie podczas tych trudnych dni. Czasem się da, czasem się nie da, ale na tym polega życie. Natomiast, kochane moje, bolesna menstruacja to nie jest normalne zjawisko i jeżeli macie problem z czymś takim, to trzeba przede wszystkim zacząć leczyć przyczynę czegoś takiego, a nie szukać rozwiązań, które przysporzą Wam tak naprawdę dodatkowych problemów, no bo chyba żadna z Was
nie chce być potencjalnie bezrobotna. No chyba, że się mylę. Natomiast lewicy nie chodzi o to, żebyście wy znalazły przyczynę swoich problemów zdrowotnych, żebyście zaczęły ją leczyć. Okej, wiem, że lekarze są różni i pewnie część z Was już trafiła do lekarza i nie została wyleczona, w związku z tym ma uraz, nie chce już trafić do innych ginekologów, nie chce brać żadnych tabletek hormonalnych, bo tylko to dostałyście w ramach leczenia i po prostu jesteście już zrezygnowane, nie chcecie już żadnych innych rozwiązań, tylko właśnie to najprostsze. Ale lewicy nie chodzi o to, żeby Wam pomóc, tylko tym rozwiązaniem lewica chce Wam ewidentnie zaszkodzić. I teraz pojawia się pytanie. Bo co jeżeli na przykład szefową jest kobieta? Czy ona może sobie 2 dni w miesiącu wziąć urlop od płacenia pracownikom? No bo jeżeli ona ma bolesną menstruację, no to zakładam, że nie idzie do swojej firmy, nie pracuje, więc ma mniejszy przychód, no to ma mniej pieniędzy na to, żeby wypłacić swoim pracownicom, czy w takim razie ona na przykład może w związku ze swoim urlopem menstruacyjnym poucinać pensję swoim pracownicom. To po pierwsze. Po drugie, co z kobietami, które menstruacje przeżywają w sposób delikatny, nie czują takiego dużego dyskomfortu, nie czują takiego dużego bólu w związku z menstruacją? Co one mają zrobić? Dlaczego kobiety, które boleśnie miesiączkują, są bardziej uprzywilejowane od kobiet, które miesiączkują w sposób mniej bolesny, którym menstruacja no, nie powoduje tak dużego dyskomfortu, że jakby nie ogranicza ich normalnego funkcjonowania na co dzień. Skąd ta dyskryminacja u lewicy? Ja się zastanawiam naprawdę, skąd ta dyskryminacja. A już naprawdę się zastanawiam, skąd ta dyskryminacja wobec mężczyzn, no bo przecież mężczyzna nie może w ogóle wykorzystać czegoś takiego jak urlop menstruacyjny, więc on będzie ze swoich składek opłacał to, że kobieta no, przez ten praktycznie miesiąc w roku może nie pracować. No a przecież jednym z głównych haseł lewicy jest równość. No ale gdzie ta równość? Równość kogo wobec kogo? A co jak facet nagle poczuje się kobietą i okaże się, że ma okres i będzie chciał 2 dni wolnego w miesiącu? Jemu też to przysługuje? Tak czy nie? Lewico? Lewica robi z kobiet totalne melepety, które nie potrafią sobie poradzić z niczym bez konkretnych przepisów zawartych w ustawie. Przecież jeżeli nawet kobieta ma problem z bolesną menstruacją, no to ma już natychmiast kilka rozwiązań. Po pierwsze, może dogadać się z pracodawcą na pracę zdalną. No, jeżeli ma spoko szefa, no to szef się na to zgodzi, bo po prostu zrozumie, że czuje się gorzej i może wykonywać swoje obowiązki, może nawet troszeczkę mniej tych obowiązków wykonać, jeżeli pozwala na to, jeżeli taki ma charakter pracy, no ale może to wykonać zdalnie z domu. Po drugie, może sobie wziąć L4. Dzięki teleporadom jest to teraz bardzo ułatwione rozwiązanie. A po trzecie, przecież może wziąć urlop. No, tyle, że bezpłatny. Ale może wziąć urlop. Jeżeli czuje się naprawdę źle, może wziąć urlop na żądanie, który będzie całkowicie bezpłatny lub który pójdzie z puli, powiedzmy, tych 26 dni, o ile na to pozwala jej charakter zatrudnienia, pójdzie z puli tych 26 dni, które przysługują jej normalnie na etacie. Kobiety lewicy, jesteście tak nielogiczne w swoich postulatach, ale dobrze, że je prezentujecie, bo przynajmniej Wam poparcie spada. Mua!